Kiedyś nie chciałem nic mówić i chodzić do psychologa, a dziś czuję, że tylko on mnie zrozumie, w przenośni naprawdę pokocha. Boję się rzeczy, które od dawna siedzą w mojej głowie. Poradzę sobie sam z nimi, ale pytanie, czy ktoś mi podpowie? Nie jestem strasznym człowiekiem, boję, że kiedyś się stanę. Dlatego próbuję uciekać od tego, lecz to nie jest takie łatwe. Chciałbym się zwierzyć, choć boję się, że będę tak bardzo niezrozumiany. To nie takie łatwe, czuję się ciągle przez świat nieustannie spalany. Jestem samotny, bo ciężko mi komuś tak serio zaufać. Choć jestem naiwny i zdarzało mi się w chuj często nie słuchać. Próbuję odnaleźć odpowiedź w alkoholu, papierosach, nigdy dragach. Już to jest zbyt głupie, próbuję od tego nieustannie uciekać, wciąż płakać. Idę na cmentarz, by zwierzyć się z tego, co ostatnio u mnie się działo. Lecz nikt nic nie mówi, Bóg nie daje żadnych sygnałów, czuję, że to kłamstwo. Tak bardzo samotny, choć obok mam tyle, by nigdy mi nie brakowało. Widzę, że za mało, bo czuję się ciągle tak samo. Choć zostałem wujkiem i to wielka radość, przepełnia me serce na tyle, że gdy widzę chłopca, który kiedyś będzie kimś więcej niż zwykłym kretynem, w jego oczach widzę na tyle, by stwierdzić, osiągnie ogromne sukcesy. W moim priorytecie jest teraz, by przekazać mu jak najwięcej wiedzy, by patrzył na świat i dostrzegał w nim ból, pogardę, dobrobyt i szczęście. By był tak rozsądny, potrafił w nim odnaleźć więcej niż tylko empatię dla siebie. Natalka, jeśli tego słuchasz, to oddaj mu wszystko, co jest najcenniejsze. Tak gdy będzie na ludzi patrzył, potrafił oddać im miłości więcej. Chciałbym gdzieś zadzwonić, a nie mam do kogo. Odkładam telefon. Choć wiem, że mam bliskich, to nie zrozumieją mnie dzisiaj na pewno. Wyłączam Messenger, niech piszą, chcę zabić ucynkiem codzienność. I tak się upiję, zasnę z myślą, problemy same odejdą. Zamykam rozdział, niech będzie lepiej. Przy wszystkich się uśmiecham sam, gdy jestem w chuj mi ciężej. Brakuje czegoś, choć nie wiem czego. Dlatego smutki wylewam i tworzę apel. Mówią, rób coś wesołego, a nie ciągle puszczasz smutek. Gdybym tworzył, śmiał się przy tym, wtedy nie byłbym prawdziwy. Jak jest mi lepiej, to wtedy powiem. A dzisiaj pisząc, to czuję się w chuj niedobrze, nie? To czuję się w chuj niedobrze. To czuję się w chuj niedobrze. Chciałbym gdzieś zadzwonić, a nie mam do kogo. Odkładam telefon. Wiem, że mam bliskich, to nie zrozumieją mnie dzisiaj na pewno. Wyłączam Messenger, niech piszą, chcę zabić ucynkiem codzienność. I tak się upiję, zasnę z myślą, problemy same odejdą. Chciałbym gdzieś zadzwonić, a nie mam do kogo. Odkładam telefon. Choć wiem, że mam bliskich, to nie zrozumieją mnie dzisiaj na pewno. Wyłączam Messenger, niech piszą, chcę zabić ucynkiem codzienność. I tak się upiję, zasnę z myślą, problemy same odejdą.